Pani Olgo, poproszę na środek sceny do ukłonu z panią, naszą artystką nową. Piękny akompaniament, szanowni państwo, usłyszeliśmy przez chwilę. Ważne jest szczere klaskanie, a nie, tak jak powiedziałem, a nie ilość. Szanowni państwo, uchylę rąbka tajemnicy. Podjęliśmy taką decyzję, że będziemy zapraszać za zgodą naszego kierownictwa właśnie takie, nazwijmy to, wybitne jednostki z innych ośrodków kultury. No, mamy w zamyśle wspólne zorganizowanie koncertu, jeśli władze nasze pozwolą na to. A my oczywiście jesteśmy jako ośrodek Dom Kultury Kolorowa, taką jednostką wiodącą, ale żeby nie zarzucano nam, że Belcanto, jak dostało odznaczenia od Ministra Kultury i Sztuki Dziedzictwa Narodowego, to nosa zadziera i zamyka się w sobie, nikogo nie dopuszcza. Nie. Właśnie pierwszą młodzież dopuściliśmy, nasze dzieci. Słyszeliście państwo, jak dzieci pięknie grają dzięki naszym artystom, nauczycielom. Pani Olga Romaszko-Niewiadomska i pan Dymitry Romaszko, jak wspaniale uczą te dzieci, że wszędzie zdobywają nagrody i biorą też udział w konkursach międzynarodowych. Dla Ursusa jest to wielki splendor i to bardzo cenimy. Dlatego zapraszać będziemy, jeśli nasze szefostwo pozwoli, z innych ośrodków kultury, tak jak przed chwilą panią zaprosiliśmy na scenę i jeszcze mamy taką niespodziankę miłą, ale co za chwilę. Dziękuję. Teraz usłyszą państwo kolędę "Nie było miejsca dla ciebie". Jest to kolęda, która powstała w czasie II wojny światowej. Została napisana w obozach koncentracyjnych. Należy tutaj zauważyć ponadczasowość słów, szczególnie drugiej zwrotki, która właśnie jest aktualna również dzisiaj w świecie, kiedy jest pełno krzywd, pełno ludzkiego nieszczęścia. Już wtedy właśnie, wtedy zostało to napisane, a dzisiaj jak najbardziej również znajduje odzwierciedlenie. Więc "Nie było miejsca dla ciebie" wykona dla nas pan Janusz Jastrzębski. Nie było miejsca dla
Zatrzymać się na chwilkę. Pani Olgo, zapraszam na centrum sceny. Pani Januszu, nie słyszy. Na centrum sceny, ukłon z panią Olgą. Proszę państwa, ten liryczny bas baryton pięknie oddaje nastrój. I zmusza nas. A pani Olga nas tu podkreśla swoim pięknym, uczuciowym akompaniamentem. Zresztą jak zwykle. Proszę. Zaprezentuję teraz państwu wiersz autorstwa Matki Teresy z Kalkuty. Wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, jest Boże Narodzenie. Zapraszamy teraz na scenę Zosię Turek, uczennicę pana Dymitra Romaszko. Zosia ma 8 lat. Jest Zosia? Jest, dobrze. Zosia zaprezentuje nam kolędę austriacką pod tytułem Cicha Noc, a także Dzwonki Sań, kolędę amerykańską.
Dziękujemy. Jestem naprawdę bardzo zbudowany, że w tak szybkim terminie, że tak powiem, w szybkim czasie dziewczynka opanowała właśnie jazzowe akordy. Tak, bardzo trudne. Dziękujemy pięknie, gratulujemy rodzicom i nauczycielowi, panu Dzisławie Romaszku. Szanowni Państwo, a teraz właśnie najnowsza kolęda, jak to się jeszcze ciepła, zeszła do nas. Mamy kontakty, że tak powiem, przyjacielskie z niektórymi kompozytorami. I pan Andrzej Seraczyński napisał taką piękną kolędę, mazowiecka kolęda. Jak Państwo posłuchacie, to dacie słuszność właśnie z tej naszej pani, która w aktorce, która w ranczo twierdzi, że Matka Boska to Polka, a urodziła się przecież, mówi się, że z Częstochowy, a Pan Jezus, no jak to, Matka Polka to i Pan Jezus też Polak. A tutaj nas przekonuje Pan kompozytor, że właśnie Pan Jezus pochodzi z Doliny nad Wisłą. Ale posłuchajmy, nie będę uprzedzał faktów sprzed 2000 lat. Proszę, cały zespół zapraszam do wykonania tego pięknego utworu. Pan Andrzej Seraczyński, kompozytor, a słowa Zygfryd Rokosz. Thank you.
kolędę Zaśnij Jezuniu wykona dla nas pani Alicja Mieszało, przepraszam. Muzyka Uruski i Rybnik. Zapraszam. Olszewski. Muzykę do tej kolędy napisał Felix Rybicki, natomiast słowa pani Janina Gillowa. Yeah.
Nocnej Ciszy w wykonaniu jazzowym w opracowaniu pana Wiktora Kolankowskiego wykona dla nas 13-letni Michał Schab, uczeń instruktora muzyki pana Dymitra Romaszko.